Wyniki badań pokazują, że wierzymy w to, jesteśmy przekonani, że obecność rodzica w szpitalu, wtedy kiedy dziecko w nim przebywa, jest ważna i pomaga dziecku szybciej dochodzić do zdrowia. I to 90% badanych nam o tym mówi. Mówią też o tym, że chcą być z dzieckiem możliwie całą dobę, o każdej porze, ale mówią też o tym, że warunki, w których przebywają w szpitalu rodzice, niestety są trudne. Rzadko jest gdzie się przespać, rzadko jest gdzie zadbać o swoją higienę, a te dwie rzeczy, miejsce do spania, możliwość zadbania o własną higienę, to są rzeczy niezmiernie istotne dlatego, żeby skupić się wyłącznie na dziecku i jemu właśnie pomagać. Sytuacja jest bardzo różna w różnych szpitalach. W tych nowoczesnych rzeczywiście znajduje się już zaprojektowane pomieszczenia dla rodziców. Niestety w tych starszych trzeba te miejsca znaleźć i zbudować te pomieszczenia. Rodzice mają także bardzo różne doświadczenia. Część mówi tak, jest dobrze, znaleźliśmy szpital, gdzie mogliśmy być z dzieckiem. Część mówi, no niestety było nam trudno. Chcieliśmy być dzieckiem, ale było nam trudno. Więc tutaj bardzo różne doświadczenia. Myślę, że są już bardzo dobre miejsca, ale są też miejsca, które jeszcze wymagają tego, żeby je zmienić i żeby stworzyć warunki dla rodziców. W klinice neonatologii, patologii intensywnej terapii noworodka tak naprawdę zaczyna się nowy etap, bo z jednej strony są nowe łóżka dla dzieci, stanowiska do opieki nad dziećmi, zwłaszcza tymi, które właśnie kończą intensywną opiekę i wymagają dalszej pielęgnacji, dalszej opieki lekarskiej w szpitalu, ale także jest pomieszczenie przy tej okazji właśnie stworzone dla mam, po to, żeby mogły być z dziećmi. Tu na tym oddziale leczone są noworodki, więc zupełnie maleńkie dzieci. Obecność mamy, to, że może ona karmić dziecko, jeżeli jest taka możliwość medyczna, to, że może w każdej chwili z dzieckiem być jej dotyk, jej obecność, to są naprawdę elementy, które terapię dziecka wspierają. Przygotowaliśmy specjalny pokój, w którym znajduje się 17 łóżek dla mam. Są szafki, są miejsca na to, żeby zostawić swoje bagaże, bo często bywa się tutaj wiele tygodni i trzeba mieć ze sobą trochę rzeczy. Jest łazienka, przestronna, wygodna łazienka. Łazienka, w której można nie tylko zadbać o siebie, ale także uprać swoje rzeczy. Jest kuchnia z jadalnią, więc można o wszystko zadbać. To wszystko wspierają nasze produkty, które na co dzień służą mamom w domu, a chcemy, żeby je wspierały także tutaj, wtedy, kiedy są ze swoim dzieckiem w szpitalu. Drugi pokój otwieramy w Polsce dla mam w ramach tego projektu. Pierwszy powstał w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tutaj otwieramy kolejny i bardzo się cieszymy, że w tych dwóch ważnych szpitalach, tych szpitalach, gdzie rzeczywiście pomaga się dzieciom najciężej chorym, my możemy pomóc mamom.